A Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy był u mnie brat Andrzej, zaprosił mnie tutaj do Ruptawy, to ja mówię, no ale ja tu trafię. I umówiliśmy się przy szkole, przy kościele, że tam brat będzie czekał, no bo tutaj ja chciałem od strony ulicy Długosza dojechać i tak, no ale... Dobrze, że on pilotował mnie. I kiedy byliśmy tam w tym pomieszczeniu, w tym dużym pokoju, nie wiem, czy dwa, czy trzy razy usługiwałem tam i brat Andrzej mnie zaprowadził do tej stodoły i pokazuje mi, tam było widać ten dach i opowiadał mi o swoich planach, że nawet tam chce zrobić tam tą górną kondygnację i tak dalej, to ja tak tylko głową kręciłem, no bracie, ale musisz mieć wiarę, żeby coś takiego, to przecież taka rudera, a siostra Mirka mówiła, tu będą schody, tu będzie taki podest, nie, ja mówię, wiesz, ale to do tego trzeba fachowca, a ona mówi, przecież mój mąż jest stolarzem i chciałbym powiedzieć, że to było i jedno i drugie, taki tandem. Żona nie mówiła, daj sobie spokój, ale wspierała go. I tak powoli, powoli, ja tak może trochę nieraz jestem niecierpliwy, bo dosyć długo pracowałem, właściwie większość swojej pracy zawodowej na budowach, na montażach i zawsze albo jak dzwonię, to zapytam się Andrzeja, już zalany, a już tamtego i tak dalej, nie. No bo kiedyś to był plan i tak dalej, te tempa były, no a tu są nie tylko trzeba siły roboczej, ale i finansów, ale dzięki Bogu za to, że jest to, co jest, ja jestem pełen podziwu i wiem, że nasz Pan jest wierny. Jeśli my Mu chcemy służyć, to i On stwarza warunki. Jak tu był, nie wiem, czy to było pierwszy, czy drugi raz, jak był ten obóz młodzieżowy, jeszcze pod tą ścianą, tam były dwie czy trzy kuchenki czteropalnikowe i takie duże garce, butle na propan, butan. To się wszystko odbywało w jednym pomieszczeniu, tak? Ale dożywaliśmy bliskości naszego Pana i to jest kosztowne, nie? I cieszymy się, myśmy już tu wiele razy mieli takie spotkania, dni skupienia i znowu zaplanowane są dni skupienia na początek maja. I jak rozmawiałem ostatnio z bratem Robertem, pytam się go, ty ile masz tych kandydatów? A on mówi, ty wiesz, ja nie wiem, co zrobię, bo już samego Żyrardowa 8 jest osób, nie? No, a tu jeszcze i tu jeszcze, nie? Chciałbym powiedzieć, że też przeżyliśmy wiele takich błogosławionych chwil. A dzisiaj jak pytam, gdzie kto jedzie na wczasy, a czy tam są łazienki, czy tam jest taki komfort, taki standard? I czy tam będą jakieś sportowe te rozgrywki, czy zajęcia sportowe, jaki będzie zespół usługiwał. Takie pytania są. A tutaj no nie są te warunki tak jak, wiem jak tu była ta misja muzyka, ile to minut było dla, szczególnie dla sióstr pozostawania w łazience, żeby nie za długo nie blokować, no bo tak jest jak jest. A wszyscy się mimo tego dobrze czuli, bo jest ta atmosfera, ta Boża atmosfera i jak modlę się z jednej strony o to, żeby to dalej budować, to z drugiej zawsze się modlę o to, żeby ta atmosfera, ten duch, który tutaj odpoczywa, ten duch pański, jego działanie, żeby to pozostało. Dzisiaj jest pamiątka wieczerzy i chciałbym powiedzieć, że to jest taki szczególny dzień, szczególny czas, gdy my możemy sobie przypominać to dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty. Apostoł Paweł, który sam pisze o sobie w liście do Galatian, co wziął od Pana, że on się tego nie nauczył od człowieka, ale nauczył się to od samego Pana. My wiemy, że po spotkaniu z Jezusem apostoł Paweł, ówczesny przedtem Saul, prześladowca ludu Bożego,
dzieci Bożych. On był na takiej osobności, mam społeczność z Panem i on się bardzo wiele nauczył. I chciałbym powiedzieć, że to nauczanie miało wielki wpływ i gdy czytamy listy apostoła Pawła, to możemy powiedzieć, że zadziwia nas ta mądrość, to co on wszystko napisał. A on mówi, a on to wziął od samego Pana. I co jest również takie bardzo istotne, ważne, że on mówił, nie chce nic innego umieć, tylko Chrystusa onego ukrzyżowanego. Chciałbym powiedzieć, że on zewangelizował cały ówczesny świat, bo usługiwał w tych wszystkich krainach, które leżały nad Morzem Śródziemnym. No, niektórzy mówią na niego apostoł narodów, a on tą prostą Ewangelię, Ewangelię krzyża głosił. I chciałbym powiedzieć, że w pierwszym liście do Koryntów, w 11 rozdziale, 26 wierszu jest napisane takie słowo, 11 rozdział pierwszego listu, 26 wiersz, albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten z tego kielicha byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Chciałbym powiedzieć, że to nas obowiązuje do takiego specjalnego sposobu zwiastowania. Mamy zwiastować śmierć pańską, aż przyjdzie. Myśmy śpiewali tutaj, my oczekujemy na przyjście Pana i gdy patrzymy na rozwój wydarzeń, tego, co się dzieje w świecie, to możemy zauważyć, że to, co było kiedyś nie do pomyślenia, to się teraz dzieje na naszych oczach. I to, co się w ciągu ostatnich 20 czy 10 lat dzieje, co już miało miejsce, to przekracza nasze pojęcie. No ja już jestem stary i nie nadążam w ogóle ze wszystkim, ale jak patrzymy na te małe komóreczki i jak się tam można w każdej chwili porozumieć z drugą kulą, z drugą półkulą, a kiedyś to był telefon i korbka i to może już nikt z was nie pamięta, ale tak jak się, po tym już był postęp, że się wykręcał 1-0 i tak dalej, to kiedyś to było trzeba. 11 korbką to był 1, potem było 10 razy korbką to było 0, a potem i tak dalej, nie? I to było trzeba, uśmiechać się, to nie było takie łatwe, żeby w ogóle zatelefonować, a telefon, jej, gdzie on tam, tu i ówdzie, tylko ktoś miał telefon, to jeszcze było taką trąbką tutaj, nie? Takie to było, dzisiaj jak popatrzymy, takie wszystko malutkie i małe dzieci, i ja patrzę w autobusie, jadą do szkoły, już tylko w tym. Widzimy ten postęp, nie? I zauważamy, że ten postęp nie zawsze służy ku dobremu. Nie zawsze służy ku dobremu. Kiedyś mówiliśmy, to telewizor, no te dzieci to nie mogą oglądać, no w pokoju było osobno. Ale teraz jest nie tylko telewizor, ale są te wideo i te wszystkie i internet. Kiedyś to taka straszna rzecz była, pierwsza msza satanistyczna była w Jarocinie odprawiona w czasie tego festiwalu muzycznego i ten młody chłopak, który to wszystko aranżował, on miał 17 lat. Jak potem było postępowanie sądowe, no bo tam profanacja zwłok, to wszystko miało miejsce, pytali się, a skąd tyś wiedział, jak to robić? A on mówi, dowiedziałem się z kasety wideo, bo mam takie kasety. Chciałbym powiedzieć, że to wszystko wywiera wpływ, a teraz my mamy tutaj, tu na świecie, jako dzieci Boże, odróżniać rzecz kosztowną od nikczemnej. I jeśli nawet w pewnych dziedzinach uchodzimy, czy klasyfikują nas jako zacofanych, niech tak będzie, ale my chcemy iść naprzód tym, czego nas Boże, święte Boże Słowo uczy. I tu jest takie dla nas takie polecenie apostoła Pawła. Ilekroć byście ten chleb jedli, z tego kielicha pili, śmierć pańską opowiadajcie. Bo to jest taki szczególny sposób zwiastowania Ewangelii. Jezus umarł za mnie.
I czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Jezus umarł za mnie. My mówimy, że Jezus umarł za cały świat, za grzechy całego świata, kiedy On był na krzyżu, On tą ofiarę poniósł. I my mówimy tak, i to jest prawda za wszystkich, ale czy dla mnie jest to również takim wyraźnym, że On umarł za mnie? Jest taka pieśń, nie wiem, czy znacie, Halina Kudzin śpiewa, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię przybiły. I On umarł za mnie. Chciałbym powiedzieć, my sobie nie zawsze zdajemy z tego sprawę. Dlatego moim przesłaniem jest krzyż Golgoty, to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu Golgoty. My znamy tą historię męki pańskiej. My wiemy, że Kościół powszechny bardzo to obchodzi. Jest droga krzyżowa, gdzie tam się rozpatruje te co kawałek, co się stało i tak dalej, co dodali. To wszystko w czasie tych 14 stacji się tam praktykuje. Ale chciałbym powiedzieć, że dla nas najważniejsze jest to, co czego nas uczy Słowo Boże. I to miejsce, to ostatnie słowo, Pan Jezus powiedział, wykonało się. To słowo wykonało się mówi o tym punkcie kulminacyjnym. To był rozdział między tym, co grzech człowieka w raju pozbawił nas społeczności z Bogiem, to teraz przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, dzięki tej doskonałej ofierze jest powiedziane, wykonało się. To są słowa, które Pan Jezus powiedział. I chciałbym powiedzieć, czy chrześcijański świat, ale nie chciałbym mówić o tym nominalnym świecie, ale czy ewangeliczni chrześcijanie rozumieją to, co nastąpiło w tym momencie, gdy Pan Jezus powiedział, wykonało się. Chciałbym powiedzieć, że w trzech Ewangeliach synoptycznych tam jest napisane tak bardzo wyraźnie, zawołał wielkim głosem, a zasłona się rozerwała, oddzielająca miejsce święte od Najświętszego. A Ewangelista Jan, który był najbliżej, bo on był bezpośrednio pod krzyżem z matką Pana Jezusa i on otrzymał jeszcze to polecenie, żeby się zaopiekował jego matką, matką Pana Jezusa. I on pisze w swojej Ewangelii nie tylko to, że zawołał głosem wielkim, wykonało się. I to jest taki punkt kulminacyjny. Wykonało się dzieło odkupienia dla mnie, dla Ciebie i dla każdego z nas. Chciałbym powiedzieć, że jakkolwiek kapłani obawiali się, że śmierć Pana Jezusa, to ukrzyżowanie, to co oni chcieli, to znaczy chcieli Go zgładzić, żeby się to nie odbywało w dniu wielkiego święta, święta Paschy, którą obchodził Izrael corocznie, bo wtedy było bardzo dużo ludzi w Jerozolimie i oni się obawiali rozruchów. No wiadomo było, że wielu z tych faryzeuszy i tych nauczycieli w piśmie, oni kolaborowali z tym okupantem rzymskim i oni się bali, żeby to dzieło odkupienia nie nastąpiło akurat w tym czasie, kiedy naród izraelski rozpatrywał tą pamiątkę wyjścia, wyprowadzenia narodu izraelskiego z Egiptu. Żydzi, ilekroć się zgromadzali na święto Paschy w Jerozolimie, a było ich bardzo wiele, bo każdy Izraelita przynajmniej raz w życiu chciał uczestniczyć w tej pamiątce właśnie w Jerozolimie, Izraelici oczekiwali cudu. Oni oczekiwali, tak jak to było cudem, że ta rzesza, która była bardzo liczna, różne są domysły, ile było, ale Słowo Boże nam pisze, że ci, którzy byli wyprowadzeni, wyszli z Egiptu, to było 635 tysięcy mężów w wieku powyżej 20 roku życia. A były żony, dzieci i tak dalej, więc ich było bardzo dużo. I oni wyszli i jeszcze byli
ubogaceni, bo my wiemy, co wszystko miało miejsce przed tym wyjściem. I chciałbym powiedzieć, to było cudem. I wszyscy o tym bardzo dobrze wiedzieli. I oni również takiego wielkiego cudu oczekiwali i to sobie przywodzili na pamięć właśnie wtedy, kiedy mieli obchodzić tą pamiątkę. I w ten Wielki Piątek, w ten piątek, kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, a więc przed dzień sabatu, to było mnóstwo ludzi na dziedzińcu. To byli mężczyźni, którzy przynosili tak na ramionach baranka jednorocznego, który był zabijany przez kapłanów tam i potem spożywano tego baranka. A więc było mnóstwo ludzi. Chciałbym powiedzieć, że to mnóstwo ludzi to był żywioł i tamta twierdza Antonio, która była na takim lekkim wzniesieniu, że mogli obserwować bardzo tych wszystkich zgromadzonych Żydów i tam był zwiększony garnizon wojskowy, żeby w razie potrzeby zaingerować. Chciałbym powiedzieć, ci wszyscy, którzy tam byli, mogli z daleka zobaczyć, że ta zasłona się rozerwała od góry do dołu. I oni zobaczyli to miejsce najświętsze, zobaczyli to, gdzie może kapłan, ten najwyższy kapłan, raz w roku wejść. I my wiemy, że to wszystko on musiał jeszcze zrobić, jakie ofiary musiały być złożone, żeby on mógł wejść oczyszczony. I jeszcze zawsze było ryzyko, a czy on stamtąd żywy wyjdzie. Miał dzwoneczki koło krawędzi szat i jak on się ruszał, wszyscy słuchali, a żyje jeszcze. Chciałbym powiedzieć, że tam, gdzie był wstęp tylko raz w roku dla najwyższego kapłana, to zostało otworzone i to mogli wszyscy zgromadzeni widzieć. I chciałbym powiedzieć takie pytanie, czy oni zrozumieli, co się stało? Musimy powiedzieć, że nie. Tak nam Słowo Boże mówi. Oni to widzieli, że ta zasłona się rozerwała. To jest relacjonowane we wszystkich Ewangeliach, ale oni tego nie zrozumieli. I chciałbym powiedzieć, że to byli ci wszyscy, którzy przyszli tą ofiarę złożyć, żeby potem spożyć baranka. Oni tego nie zrozumieli. Ale kiedy się tak nad tym zastanawiam, to uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, my czytamy w Ewangelii, że 3 razy Pan Jezus mówił o swojej śmierci. 3 razy mówił bardzo wyraźnie o swojej śmierci. A na Górze Przemienienia, gdzie był Piotr, Jan i Jakub, to kiedy Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Jezusem, o czym oni mówili? O śmierci, o tym, co Pana Jezusa miało spotkać. I oni to słyszeli. Oni to słyszeli, a musimy powiedzieć, że oni tego nie rozumieli. I ilekroć ja się nad tym zastanawiam, że oni nie rozumieli, choć byli tak blisko Jezusa. My mówimy, gdyby tak Pan Jezus teraz nas nauczał, no to byśmy byli na pewno inni od razu. A my widzimy, że uczniowie niestety. I kiedy czytamy to już tą rozmowę Pana Jezusa z tymi 2 uczniami idącymi do Emaus, to my dowiadujemy się o ich nastawieniu. A myśmy się spodziewali. A chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus im zaczął wykładać proroków i to było już wielokrotnie zapowiadane, a potem On to osobiście mówił, a oni tego nie rozumieli. I jak się nad tym wszystkim zastanawiam, to dla mnie jest takie pytanie, czy my rozumiemy, czy zastanawiamy się i rozumiemy, co to znaczy to dzieło odkupienia, co to znaczy to słowo wykonało się. Chciałbym powiedzieć, że znaleźli się tacy 2, którzy zrozumieli, co to znaczy. A to był Józef z Arymatii i Nikodym. Chciałbym powiedzieć, że oni zrozumieli, że dzieło odkupienia zostało dokonane. Oni obydwaj byli nauczycielami zakonnymi, oni znali Pismo, oni znali proroków i oni znali również ten 53 rozdział Księgi Izajasza, proroka i oni zrozumieli. I chciałbym powiedzieć, że
tym czasie, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, to czekała go, no, kiedy już umarł, czekał go nie pochówek, ale czekało go to, że będzie wrzucony do wspólnego dołu, gdzie byli skazańcy. 53 rozdział Księgi Izajasza proroka, 9 wiersz mówi tak: który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego? Choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. 9 wiersz: który to lud podał niezbożnym grób jego. Chciałbym powiedzieć, że w Izraelu w tym czasie pochówek odbywał się w dniu, kiedy dana osoba czy dany skazaniec został, no, stracony. To musiało odbyć się w tym samym dniu. W sabat nie wykonywano wyroków śmierci, a jeśli ktoś umarł normalnie w sabat, to czekano do następnego dnia, a inaczej chowano, ten pogrzeb odbywał się w danym dniu. I tu jest napisane, że z przestępcami policzon był grób jego. Takie było prawo. To było takie prawo rzymskie, które było wtedy obowiązujące, i tam na miejscu straceń były dwa otwarte doły, powiedział, dwa otwarte groby. I można sobie wyobrazić tam na Golgocie, gdzie były te krzyże dla tych skazańców i dla Jezusa, że tam można sobie wyobrazić, te groby były otwarte. I była jeszcze taka segregacja. Był jeden grób, był dla tych, których uduszono i ukamionowano, a drugi grób był dla tych, których ukrzyżowano i powieszono. I tam wrzucano tych ciała tych, którzy zostali straceni. A my wiemy, że Pan Jezus tak bardzo wyraźnie powiedział, że i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pogrzeb odprawiała najbliższa rodzina. Trudno, żeby odprawiała matka Pana Jezusa i jego bracia, którzy wtedy się nie zgadzali jeszcze ze Zbawicielem. Oni nie rozumieli jeszcze wszystkiego, więc ten obowiązek by spoczywał na uczniach, na apostołach, ale oni, my wiemy, obserwowali z daleka. I teraz przychodzi Nikodym, przychodzi Józef z Arymaty, potajemny uczeń. My o nim czytamy, że on się nie zgadzał z tym wyrokiem, jaki był wydany na Jezusa. I teraz chodziło o to, żeby wypełnić to, co mówiło Pismo. I żeby się to wypełniło, Pan Jezus musiał być włożony w grób, a on miał być wrzucony zgodnie z tym, co tu pisze, tak było przewidziane, do tego otwartego dołu. I ten wyrok, to prawo, czy to skazanie, które obejmowało rodzaj egzekucji i decydowało, do jakiego dołu ma być wrzucone, mógł odmienić tylko ten, który ferował wyrok śmierci, a więc Piłat. I my czytamy we wszystkich trzech Ewangeliach, że Józef poszedł śmiało do Piłata, prosząc o ciało Jezusowe. To było takie wystąpienie, on wystąpił do tego namiestnika, do tego, który skazał na śmierć, i o tym wiedzieli wszyscy. On był przygotowany na dzień śmierci Pana Jezusa. My wiemy, że drugim był Nikodym, który nakupił tyle tej maści, żeby dostarczyło według komentarzy na 3 do 6 nieboszczyków, żeby ich zabalsamował. On tego nie robił, to robiły kobiety. I oni to teraz otrzymał, oczywiście to zezwolenie od Piłata. Piłat jeszcze mówi, już umarł, i kazał to jeszcze sprawdzić. I teraz my czytamy, że oni zdjęli to ciało Jezusowe, owinęli w prześcieradła, namazali tym olejkiem i włożyli w grób, gdzie jeszcze nikt nie leżał. I my sobie teraz możemy wyobrazić, że ich obserwowali, to nie byli tacy tuzinkowi, no, Żydzi, Izraelici, ale jeden i drugi był, ten był senatorem, ten był księciem, bardzo bogaty był Nikodym, o tym wszyscy wiedzieli, i oni teraz robią to na oczach tych wszystkich oskarżycieli.
Chciałbym powiedzieć, że to byli ci dwaj, którzy zrozumieli, my już nie musimy uczestniczyć w tej wieczerzy pańskiej. Wiadomo było, kto dotykał umarłego, to był wykluczony z uczestnictwa wieczerzy. On nie, kto dotykał umarłego, to był przez 24 godziny nieczysty i on nie śmiał wchodzić do świątyni, nie śmiał spożywać baranka, nie śmiał mieć społeczności w tej modlitwie, gdzie 10 osób naraz się, co najmniej 10 osób się modliło. On był z tego wykluczony. I chciałbym powiedzieć, że takie było prawo. O tym wszystkim wiedział i Nikodym, wiedział Józef. Ale oni teraz na to nie patrzyli, bo wiedzieli, Jezus umarł za mnie. I to wszystko dotychczasowe wykonało i teraz wchodzimy w nowy okres. I my wiemy, że oni ten pogrzeb urządzili. I ci, co ich obserwowali, jeszcze poszli, my wiemy z historii, do Piłata, żeby ten grób opieczętować, żeby ci oszuści go nie wykradli, bo on mówił, że zmartwychwstanie. Chciałbym powiedzieć, że to wszystko miało miejsce, aby się wypełniło Pismo. I teraz takie pytanie, czy my to rozumiemy? To jest takie bardzo istotne dla mnie, dla każdego z nas, żebyśmy zrozumieli, że Pan Jezus umarł za mnie. Chciałbym powiedzieć, że gdy czytamy psalm 22, ja nie wiem, czy ten psalm jest wam taki znany, ale to jest taki szczególny psalm, który mówi o śmierci Pana Jezusa. Nie będziemy go czytać, bo to by długo czasu nam zabrało, ale tu jest bardzo wyraźnie opisana śmierć Pana Jezusa, co On wszystko przeżywał. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że gdy my cierpimy, to ten psalm nam może być bardzo pomocny. Czytałem takie świadectwo niedawno, w czasie wojny w Iraku, to było 2 lata temu, były takie grupy charytatywne, takie grupy, które wychodziły z pomocą tamtej ludności, wiadomo, tam był głód, nędza i tak dalej, w czasie tych działań. I czytałem takie świadectwo, taki baptysta z Londynu, profesor Norman Kember, był z taką grupką, w takiej grupie czteroosobowej, która miała pomagać też w tym Iraku, tym biednym, i oni zostali uprowadzeni przez taką grupę islamską Miecz Sprawiedliwości. I wszyscy byli skazani na śmierć. No wiadomo, władze tam coś chciały robić, szczególnie brytyjskie, żeby ich jakoś żeby ich uwolnić. I wiemy, że to trwało. Ten zakładnik, ten profesor Kember był 119 dni był w tym zajęciu, jak wtedy czekali na to, czy ich uwolnią, a ci dawali kolejne terminy. No, on był najstarszy, więc oni od tego najmłodszego zaczęli i najpierw jednego z nich zamordowali. To był Amerykanin, żonaty, miał rodzinę. I on pisze w swoim świadectwie, ten właśnie profesor, ten Norman Kember, że w tym czasie, kiedy oni cierpieli i kiedy nie wiadomo było, czy jeszcze mają przed sobą godzinę czy dzień życia, co dla nich było najkosztowniejsze, on mówił, śpiewanie pieśni o Golgocie i czytanie 22 psalmu. On mówi, to nas przeprowadziło przez to, no prawie 120 dni być, to można powiedzieć, że psychicznie, jakby człowiek nie miał wiary, to jest nie do przeżycia. Zresztą ci, co niektórzy z nich, co zostali uwolnieni, to psychicznie takie, no trudno było i w ogóle doprowadzi do normalności, nie? A oni się tym trzymali. Jest takie bardzo ciekawe świadectwo tego człowieka, że on mówi, czy ciągłe czytanie tego psalmu, tej męki, jaką Pan Jezus przechodził, i śpiew,
o krzyżu Golgoty, o utrapieniu, o cierpieniu pozwoliło im przetrwać. Chciałbym powiedzieć, że wracając jeszcze do